Pivota zrobiłem. Cieszę się, że żyję. No to jest trasa taka, na której się trzeba doktoryzować. Siema, witajcie na Enduro Sztambuchu. W dzisiejszym odcinku mam nie lada gratkę dla wielbicieli tras naprawdę trudnych. Takich, że na samą myśl o nich człowiek zastanawia się, czy to dobry pomysł, aby tam jechać. Przedstawiam wam Haneczkę, prawdopodobnie najtrudniejszą trasę w okolicach Bielska i myślę, że zdecydowanie najtrudniejszą trasę, którą zjechałem. W zasadzie jedyne elementy, po jakich się tu poruszamy, to ciasne agrafki na ściankach, trawersy po świeżej i wilgotnej ściółce, gdyż trasa jest praktycznie nierozjeżdżona, oraz mnóstwo głazów rodem z rychlebów. Niektóre z nich są ułożone w masywne rock gardeny, a największy z nich ma prawie 120 metrów długości. Jest on niezwykle trudny i ryzykowny, jak zresztą cała trasa. Powiem tyle, po zjeździe miałem gacie pełne i zastanawiałem się, czy to w ogóle dobry pomysł, aby kiedykolwiek tam wracać. Triple Black Diamond, Proline, nazwijcie to jak chcecie, według jakichkolwiek kryteriów ocen tras. Tutaj nie ma żartów, jak się tam wybierasz, to wiedz, na co się decydujesz. Nadmienię, że zostałem poproszony, aby nie zdradzać dokładnej lokalizacji trasy, ale dociekliwe osoby szybko ją znajdą, jeżeli będą chciały się z nią zmierzyć. Umiejętność pivotów, pewność siebie, oswojenie z bardzo stromym terenem i bardzo dobra kontrola hamowania jest czymś mile widzianym, czym ja nie do końca się wykazałem. O czym sami za chwilę się przekonacie w filmie. Nie przedłużajmy i leźmy na trasę. Początek jest bardzo niepozorny, to wręcz borówkowa dojazdówka, lecz po kilkudziesięciu metrach zaczynają się trudniejsze fragmenty. Pierwsza część trasy nie jest zbyt płynna. To głównie nasze ślizganie się po agrafkach, więc jeśli interesuje was zdanie główne z wielgachnym rock gardenem, przewincie. Na dole będą timestampy do interesujących momentów. Cały przejazd jest dość mocno pocięty, gdyż jechaliśmy on-site i praktycznie każdy ostrzejszy zakręt wymagał, aby się przed nim zatrzymać i obejrzeć. Bez kitu, widziałeś ile szkła? Wow. Pivota zrobiłem. No i... No... Pięknie. O. Co tam? Kurwa! No nie! Poprawiłem sobie nogę. Ten fragment akurat nie był jakoś niebotycznie trudny, ale było ślisko, zabrakło pewności siebie, no i się po prostu ześlizgnąłem. Pech chciał, że uderzyłem pedałem w łydkę, którą wcześniej rozciąłem na konarze. Zrobiłem drugie rozcięcie, no i zakończyło się 7 szwami. Kurwa, patrzcie, rozciąłem dokładnie tak samo, tylko 2 cm niżej. Tak jak ja.
od tego momentu powoli zaczyna robić się bardziej płynnie. Zakręty są mniej dzikie, jest trochę mniej stromo, ale to tylko zwiastuje nadejście prawdziwego hardkoru, jaki nas za chwilę czeka. Na trasie znajduje się ogromny rock garden ułożony w iście pieczołowity sposób. Sam w sobie jest bardzo dobrze przygotowany, ale jest umiejscowiony na naprawdę stromym zboczu, które trawersuje i wypadnięcie z niego grozi sporymi konsekwencjami. Dobrze, że te belki nie są mokre. Ta sekcja akurat bardzo fajna. Powoli dojeżdżamy do najpiękniejszego i być może najtrudniejszego miejsca na Haneczce, czyli wcześniej wspomnianego Rock Gardenu. Jest on podzielony na dwie części, które rozdziela droga. Pierwsza jest bardziej kręta, ale trochę łatwiejsza, a druga jest naprawdę niezwykle stroma i nie wybacza żadnych błędów. O. Czekaj, mieliśmy się zatrzymać Jaśkowi. Muszę tutaj szeroko na tym. O! I co tu jest? A i tu jest rock garden. Rock garden się zaczyna. To jest kurwa jeden wielki rock garden. Stanęliśmy mi tak, by mi się tego dropa zdało. Wiesz co, jedyny problem to jest ta ekspozycja tutaj. Tak, to jest spoko, ten kamyczek jest taki do dupy. Taka dziura, żebyś tam... Kurwa, cieszę się, że żyję. Ja pierdolę. Wiesz co? Kuba trochę zwolnił i zaczęło mnie ślizgać. Ja pierdolę.
samego kontroka takie full garden, no. A nie, nie, to co chwilę są takie. Tylko nie, nie coś takiego. Ale taka ściana, czy raczej... Wiesz co, nachylenie jest takie jak tu. I są na tym cały czas trawers, 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 zakręt. Trawers, 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 zakręt. To jest trudniejsza linia jeszcze, to jest cypisek. Warunek się na Klementynie pływa jest idealny. No to tutaj było... Lej stawi tak. Tam taki wagabion nowa, taki fajny. O, zjechał to. Ja pierdolę. Łocho, panie. Widziałeś, co ja tam odjebałem? Wyjebałeś mi w rower, jeszcze ci wyjebało koło w bok. Ja to podprowadziłem i zrobiłem to na spokojnie. Myślałem, że już tam wyjebiesz. Też tak myślałem. Chłopie, masz kurwa anioła stróża nad sobą. No. A jakbyś tu schamował, wyszedł ze mną do góry, bo byś wiedział, co tam jest. Ale tam, ja wiedziałem, co tam jest. No ale bo ty zahaczyłeś o mój rower. No. I ciebie wręcz wybiło z tym rowerem. No ja zacząłem tracić panowanie i tylko kurwa dobra, puszczam przedni hamulec. To the sky. I tak czułem tylko jak mi rower gdzieś tam odbija od tych kamieni. Myślałem, że na zakręcie cię wyjebie, bo ja teraz zjechałem to jakby nigdy nic. No widzisz. Wyglądało to na granicy, chuja na ja. Bo ja chyba to tak kontrolnie, nie? Tak. Że nie ma co... Że nie ma... To ten mi schamował, kurwa. Zahaczyłeś moje koło, to cię tak... No. Znaczy wiesz, może to jest sketchy, więc wygląda sketchy. To nie, nie jest, on kurwa odjebał już... Nie, wiesz co, wiesz, odbiło mi koło i zacząłem je przyspieszać, nie? To też tam szybko jechać. Ale ja powiem ci, że ja opuściłem, on się kurwa przyhamuje, mnie tam pociągnie. Daleko ja się do ciebie jakby coś, czy... Nie, jedziemy to we mnie. No, bo tam jakiegoś bandaża czy coś będziesz miał, czy? No. A no, kurwa, poprawiłem sobie nogę. Bo tam u góry to nie były trudności tej trasy. Tam u góry jest. Znaczy inaczej, tutaj jest najbardziej ryzykownie jak wyjebiesz, ale trakcja jest lepsza i generalnie tam jest tak, ten. Że ściana taka z korzonkami, dub zakręt no. I rower. Drop zakręt. I kamień kurwa, a chcesz tam otworzyć ten zakręt? Nie, kurwa, będziesz jechał prawą stroną albo nie klikniesz w hamulce na mchu. No to jest trasa taka, na której się trzeba doktoryzować. Tak, ja mam taki plan, żeby tutaj tam od góry zacząć to powoli. Po trochę, powoli składać, ale z nastawieniem no. Takim, że nie o Jezu, jakie przejebane, tylko no próbuję chuj, najwyżej się wywrócę tylko i nic analogu, mi się nie stanie. Nie, wiesz, w sensie spoko, tylko właśnie trzeba to chodzić i oglądać. No. Ja muszę Jeszcze słowo komentarza na koniec, chociaż nasze emocje i ilość przekleństw w tym odcinku mówią wszystko. Ale chcę wam to pokazać jak jest, a nie zawsze dodawać cukierkowe relacje. Powiem szczerze, że przez chwilę widziałem się już na Sorze, na szczęście wiem, że to było przez mój błąd. Mogłem chwilę poczekać, a nie przeciskać się koło Kuby, ponieważ w tym miejscu trzeba było jechać jak najbliżej prawej strony trasy. Tak czy siak, dobrze, że obyło się bez dzwona. Druga rzecz to przede wszystkim ukłon w stronę budowniczych tych featureów. Ten Rock Garden to jest dzieło sztuki, po prostu kamieniarska robota. Ja uwielbiam takie klimaty, tym bardziej się tym jaram. Dzięki, jeżeli dotrwaliście do końca. Nie zapomnijcie zostawić suba i dajcie znać, czy haneczka to wasze klimaty. Trzymajcie się, do następnego, cześć!